Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 1, gra na Xboxie One. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry, mam nadzieję, że miło spędzicie czas i że dotrwacie do końca. A teraz tak, jadę sobie w Diablo, w ostatnim odcinku pod koniec dałem sobie takie świetne malowanie stworzone przez innych graczy, innego gracza. Wygląda to niesamowicie. Powiem wam tak, przesiadłem się z Forza Horizon 3 na Forza Horizon 1. No i oczywiście różnica w grafice jest duża. Przede wszystkim fakt, że tu chyba gram w 720p. Bo ta grafika jest taka strasznie rozciągnięta, nie wiem jak wam to powiedzieć, te krawędzie są takie rozwarstwione w ogóle. Dzisiaj chciałbym, jeszcze poczekam trochę, aż mi się więcej samochodów pojawi tutaj do odszukania. Chociaż, kurczę, w sumie są 4 i wypadałoby się za nie wziąć. Ale wiecie co, jeszcze chcę się trochę pościgać. Tutaj widzimy, że są jakieś zawody pokazowe, które trzeba zrobić. Mamy już różowe zawody, które trzeba zrobić. Są te niebieskie, ale wiecie co, ja sobie to chyba będę robił poza odcinkami, bo będziemy po prostu szli z fabułą. I tak teraz mamy Forza Horizon 3 na horyzoncie, więc w nią będziemy więcej ciupać, a tą serię potraktujemy tak może troszeczkę pobieżnie. Chyba nie macie mi tego za złe, co? Nowa Forza oferuje nam znacznie więcej możliwości. Tak więc, no, będziemy sobie tutaj jechać ostro. Teraz biorę Diablosa i robimy tak. Jeśli będą jakieś zawody, nie będę się skupiał na jednym samochodzie, jak ja to starałem się robić w tej serii, ale to jest niemożliwe, bo na każdym wyścigu musimy mieć inny samochód. I bardzo dobrze jedna osoba mi podpowiedziała, że wystarczy sobie wejść tutaj w szczegóły wyścigu i ograniczenia i tutaj mamy napisane, jaki samochód jest nam potrzebny, abyśmy wzięli udział w tych zawodach. Także bardzo dziękuję za te wszystkie podpowiedzi. Ja nie grałem nigdy w Forza Horizon 1, i wiecie co, pewnie niektóre rzeczy ogólnie, jak gramy w cokolwiek, nie, dowiadujemy się o nich gdzieś tak pod koniec gry, albo gdzieś tak w trakcie czy w środku, a dzięki wam ja się dowiaduję o tym już na samym początku, jak tylko zaczynam zabawę tutaj. Także dziękuję jeszcze raz za te podpowiedzi. A teraz jedziemy sobie na to pokazowo. Viper ACR. Tutaj mamy Gallardo Super Lagera. Prawdopodobnie tak, autobus. Autobusem tu nie można jeździć. Ej, jesteśmy tutaj już koło tego wyścigu i jest to wyścig różowy. Zobaczymy, jaki samochód będzie tu potrzebny. Może będzie trzeba jakiś inny kupić. Różowe, więc z pewnością sobie radzisz. Może tak, nie mylił się co do ciebie. Prawie 500 000 kredytów mamy w swoim portfelu, także... Wybierz inny z garażu. A, dupa, kupimy jakiś nowy. Czy nie? Czy nie kupować nowego? No nie wiem, ale to chyba nie są aż takie... Kurczę, jak będę za każdym razem kupował jakieś auto, to będzie chyba masakra. Ale mogę kupić Honda S2000. A ona nie kosztuje aż tak dużo, no bez przesady. Więc... Cyk, weźmiemy sobie Honda S2000. Może w kolorze... Lubię kształty tego samochodu, a kolor czerwony właśnie uwidacznia te kolory. I to jest spoko. Dobra, zapisujemy. Honda S2000 w końcu w moim posiadaniu. Powinien być lepszy. Dołóż parę usprawnień, a będziesz miał większe szanse w wyścigu. Oczywiście. Od razu sobie usprawnienia zainstalujemy do tego samochodu. Nawet nie spojrzałem, ile dokładnie wydałem na to. Jakoś tak nie spojrzałem, ale to nie szkodzi. Teraz będziemy się ścigać Hondą S2000. Ścigaliśmy się już Corrado, ścigaliśmy się wszystkimi tymi samochodami, które mam w garażu. Więc... Trzeba spróbować czegoś nowego. Wiecie co, ogólnie teraz jest bardzo gorąco i ja sobie wstałem dzisiaj wcześnie rano, pootwierałem wszystkie okna w domu, żeby się wywietrzyło i dosłownie teraz zamknąłem rolety, zasłoniłem, nie ma słońca, jak dotrzeć do mojego pokoju i powiem wam, że jest mega lepiej, jeśli chodzi o nagrywanie, dużo fajniej się czuję. No pewnie i tak się wszystko zaraz zagrzeje, bo mam włączony komputer, a mój komputer generuje dużo, dużo ciepła i w momencie, kiedy nagrywam, to on chodzi na najwyższych obrotach, a teraz nagrywam jeszcze z konsoli, więc dodatkowo jeszcze konsola się grzeje. Aj. Tak więc, no... Będzie teraz ciepło. Tak czasami możecie widzieć teraz na tych odcinkach, że nagrywam, na początku odcinka jestem taki, o, Lucek fajny,
a pod koniec odcinka mam takie świecące się czoło albo coś. No to właśnie. Cyk, ale patrzcie, ta Honda fajnie driftuje, może zrobimy z niej driftowóz. Jedna osoba właśnie w komentarzach pisała mi, żebym spróbował zrobić driftowóz w tej Fordzie. Wow, patrzcie na to. Fajny kiss the wall, można powiedzieć. No dobra, ale to jest wyścig, spróbujmy się skupić na tym, aby wygrać. Wow, ale to naprawdę ta Honda, ona sama z siebie po tym tuningu zaczęła tak bzyczeć tutaj bokiem. Dobra, ale teraz trzeba tu pokonywać ładnie te zakręty. No napęd na tył robi swoje, już. Ja nie wiem, czy uda mi się tutaj zdobyć dobrą pozycję przez to właśnie driftowanie, ale to jest uzależniające. Na tym nie chcę się przestać dosłownie. No, te wyścigi są już trudniejsze i to jest odczuwalne. Wow. Dobra, zagramy ponownie. Ale tym razem włączę sobie przewijanie, tak żebyśmy mieli już to z głowy, jakiś tam trudny moment, powiedzmy. Podejrzewam, że w Corrado nie miałbym takich problemów, bo tamten samochodzik jakoś mi się dużo lepiej prowadzi. Nawet czasami mogę w zakręt wejść jakoś tak bokiem, a i tak go wysteruję, że uda mi się wyjść z tego bronną ręką. Okej, gaz, proszę bardzo. Może wiecie, czego mi tu brakuje? O spoilerowania w tej mojej Hondzie z 2000. Zdecydowanie. Gdybym dał z przodu zderzak regulowany i jeszcze spoiler z tyłu na bank, docisk by był większy, a w tej Fordzie właśnie w ten sposób się dostosowuje samochody, dodaje się spoiler i wtedy zdecydowanie auto lepiej się prowadzi, lepiej pokonuje zakręty, dohamowywuje, tak? Teraz mam bez żadnego spoilerowania trochę więcej mocy, no i samochód jest perfekcyjny do driftu. Rzuca trochę. No kurczę, ciężko. O, zobaczcie, kurczę, samochód sam z siebie driftuje tutaj. Ja nie muszę naprawdę nic robić, tylko sobie skręcam, a on tutaj robi cuda. Jezus. Dobra, ale teraz mamy przewijanie, więc możemy sobie przewinąć do tego momentu. Muszę tutaj wejść w ten zakręt, tylko muszę wcześniej sobie dohamować bardziej. Tak, bez dodawania gazu, bo mnie zaraz dupkę zarzuci. O, i teraz gaz do końca. No, powiem wam, że czuję się tak, jakbym jechał w Grid Autosport i miał Ariela Atoma troszeczkę, bo tam było tak. I w ogóle jakbym jechał klasą Open Wheel, bez kitu. Najlepsze w Grid Autosport były... Muszę powrócić chyba do tej serii. To znaczy zagrać kilka razy właśnie klasą Open Wheel. To było niesamowite, jak te samochody się rozpędzały. Wychodzi się z zakrętu i nadchodzi prosta i wtedy gaz do końca i nagle wszystko dookoła się zwęża, wiecie, droga. Och, taka prędkość. No i zobaczymy, tutaj będziemy mieli ostatnie odcinki. I tutaj właśnie przy wyjściu, dlatego porównałem do tych open wheelsów, dlatego że przy wyjściu jak się wcisnęło gaz do końca w open wheel, to zaraz zabierało dupę. Trzeba tak powoli z tym gazem. No i dupa, nie udało mi się wygrać. A więc tak, nie udało się teraz, to nic. Przerwi wyścig. Albo dobra, dokończymy go, zawsze to parę kredytów wpadnie, ale jeszcze tu wrócimy. Chodzi o to, że pojedziemy do salonu tuningowego i w salonie tuningowym dodamy dodatkowe spoilerowanie i zobaczymy, o ile lepiej będzie mi się jechało, bo ja tutaj wczytałem sobie taki dodatkowy tuning. Taki automatyczny, no nie? A czekajcie, otworzę sobie drzwi od pokoju, żeby mi się nawietrzyło. O! Teraz będzie zdecydowanie chłodniej. Tak, chcemy właśnie w Hondzie z 2000 sobie śmigać tutaj. O, mam herbatkę jak coś. I dostosujemy tą Hondę tak, żeby tutaj wygrać bez problemu. Moi chłopcy w obserwatorium chcą jeszcze raz zobaczyć ciebie i twój wóz. Mamy kilka nowych wyścigów i większą kupkę gotówki dla zwycięzcy. Do zobaczenia. Okej, do zobaczenia. Ale na razie nie mam czasu, na razie trzeba dostosować Hondę S2000. Jedziemy prosto do centrum, to znaczy tak, przeteleportujemy się od razu, pyk. Żeby nie tracić czasu, założymy te spoilerowanie dodatkowe. I zobaczymy, co będzie dalej.
ulepszenia, cyk. Musimy czekać teraz, niech się to wczyta. Szkoda, że nie ma tutaj tego tuningu, bo można by było fajnie zrobić driftowóz. A aerodynamika, cyk, proszę bardzo. Patrzcie na to. A tu już mamy S-klasę, ale jak za Mugen. Który zeszek nam się podoba z tych pierwszych? Jest taki hondowy. Ten hondowy wygląda fajnie. Tutaj taka uśmiechnięta Honda S2000, nie? Top Secret. Nie, ten hondowy mi się podoba. Bardzo. Okej. Spoiler. Tutaj mamy sporo tego, moi drodzy. To nie są żarty. No spoiler, zobaczcie ile punktów nam odejmuje, także myślę, że bardzo wpłynie na sposób prowadzenia tego auta. Wyścigowy spoiler. Okej. Cyk. Patrzcie, ile tu rzeczy mamy. Nice. Patrzcie na to. To trzeba, wiecie co zrobić? Trzeba tutaj zmienić malowanie w tym autku. Zdecydowanie. Opór minus jeden. Git. Maskę możemy zmienić. Dobra, to zrobimy sobie wyścigówkę z tego, ja widzę. Felgi. Styl felg. No właśnie, tym się jeszcze w sumie nie bawiłem. Jakieś BBS-ki. Można tu ich wielkość zmienić? Nie, na pewno nie. A zaraz zobaczymy. Nie ma dużo wyboru. Czekajcie, a może tu jakoś zmienić widok? Nie. Manager ustawień. Nie można zrobić tak, żeby pokazywało od razu wszystkie felgi, tylko trzeba za każdym razem wchodzić w producenta i wtedy dopiero, nie? Patrzcie, te felgi będą mi pasować do końcówek wydechu, układu wydechowego. Rozmiar felg. A moment, tu się... G. Bierzemy największe, a co? Ej, super! Jak ta Honda wygląda? Ej, ekstra, teraz idziemy sobie przemalować ten trochę samochodzik. Klasę mam dalej A, o spoilerowanie dodane. Myślę, że ten samochodzik znacznie lepiej będzie się zachowywał. Wielki felunek w Hondzie S2000. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało już na drodze. Oczywiście, opuszczamy garaż. Ha! Widzicie, czyli dodaliśmy o spoilerowanie. Troszeczkę te staty spadły, ale niektóre elementy tej karoserii też polepszyły aerodynamikę, co wpłynie, myślę, że na osiągi już takie końcowe. Dobra, zobaczcie jak to wygląda. Więc tak, mamy wydechy takie troszeczkę inne, białe, które pasują do felg. Felgi może mogłyby być trochę mniejsze, nie uważacie? Moim zdaniem są troszeczkę za duże, ale już niech zostaną, nie chce mi się tam wracać. Teraz znajdziemy sobie może jakieś inne malowanie do Honda S2000, jest to kultowy samochód, więc na pewno ktoś się skusił, żeby zrobić tutaj coś ciekawego. Tutaj jest napisane, ile pobrań ma ten samochód. Jezus, 19 pobrań, cena 50 tysięcy kredytów, ktoś oszalał chyba. A to, Boże, co to jest? Krew taka, imitacja krwi, jakbyśmy grali w GTA, jakbyśmy z GTA wrócili tym samochodem dopiero co. Jakaś panterka? Nie. O, tu coś mamy. To na bank będzie to. Mówię wam. Cyk, elegancko. Zapisujemy, bierzemy to malowanie. Elegant. Już nie chciało mi się, szczerze mówiąc, też dalej szukać. Tak. Zastosujemy to malowanie właśnie w moim aucie. Tylko moment. Czemu mi się zmienił styl felg? Poważnie. Tylko nie mówcie, że felgi też się zmieniły, bo nie wiem co to będzie. Chyba się nie zmieniły. Chociaż moment. Felgi może będę miał te same, tylko że czarne. Jak będą czarne, to będzie spoko. Nawet będzie spoko. Zaraz zobaczymy. Jestem ciekawy. Felgi są te same. Okej. To malowanie... Nie, no jest całkiem spoko. Myślę, że w porządku. Teraz możemy pojechać na ten wyścig. To on był chyba tutaj. Tak. I zobaczymy, jak ten samochód będzie się spisywał. No, jeśli chodzi o ustawienie tych spoilerów, zderzaków, nie wiem, czegokolwiek tutaj, jeśli chodzi o aerodynamikę, to nie możemy nic zrobić. Więc jesteśmy skazani na te takie pretuningowane... Pretuningowane sprawy.
Kurczę, ale maska jest zmieniona. Z przodu zderzak. Nie do końca to widać, co nie? Ale jest to zmienione, więc spoko. Ten samochód na pewno będzie świetny do driftu. Jak pousuwam mu znowu ten spoiler. Naprawdę. Świetny, jest bardzo responsywny. Nie trzeba tu nic ustawiać nawet. On jest do tego stworzony chyba w tej grze. Świetnie brzmiący silnik V-Tech. Znaczy, te dźwięki są tu w Fordzie przytłumione i niektórzy z was też w komentarzach stwierdzili, że grali w tę Fordzę, no i niektóre samochody brzmiały dosłownie tak samo, co jest niefajne akurat. Z drugiej strony jest to pierwsza Forza Horizon, takie rzeczy możemy wybaczyć. A poza tym najfajniejsze jest w tej grze, po pierwsze, klimat, myślę, ta fajna muzyka. Takich wyścigów, klimat takich wyścigów na luzie, bez żadnego większego stresu. No i nie wiem, jak wam to powiedzieć, po prostu fajnie się gra. Dobra, wybieramy moją furę teraz i sprawdzimy, czy lepiej będzie się prowadzić. Tak, teraz jechałem kawałek i nie ciężko było to odczuć, że jakoś jest lepiej. Ale zobaczymy właśnie, jak na wyścigu się będzie sprawować ta moja Hondzia teraz. Myślę, że powinno być lepiej. No dobra. Przewijanie sobie zostawię. Minus 20 do... No, do tych dochodów. Co z tego, że jesteś dobrym kierowcą, jeśli jeździsz takim złomem? Nie masz kuponów, co? Biedaczek. Kuponów? Ziomek! Ja ci zaraz zostawię z tyłu. Dobra, startujemy. Tutaj manualna kontrola trakcji. O, i co? I wyszło, nie? Pięknie. I zobaczcie, jaki ładny start zrobiłem na padzie. Okej. Okay. Próbujemy się tu trochę popchać. A, zaraz zobaczymy te trudne zakręty, jak tam Hondzia się spisuje. No trochę tej ziemi tu zahaczyłem. To bardzo źle. Ale nie poddajemy się. Okej, okay, na pewno pokonywanie zakrętów jest lepsze teraz. Przy wyższych prędkościach rzecz jasna. No, bez porównania w ogóle. Oczywiście dalej mam taki... nie mam takiego stuprocentowego zaufania do tego samochodu, ale zobaczcie wcześniej, co się działo z tym samochodzikiem. Ja teraz mogę praktycznie na zakręcie dodać gazu i on się trzyma drogi. Ojej, tutaj trochę źle wyhamowałem. Bo tu tak, zahamowałem, jak jednym kołem byłem na poboczu i zaczął mnie ściągać właśnie na prawo. A teraz zahamowałem sobie ładnie. No gdzie mi tutaj? Wyjazd z tym Mitsubishi. Patrzcie, jak się spycha. Co? Ej, ale słuchajcie, w tej grze w ogóle nie da się spychać innych kierowców. Oni jadą jakby czołgami na kołach. Patrzcie, dziada. Nie, ziomek. Ty mi tutaj zabrałeś dobre kilka sekund. Nie ma opcji, że ci to daruję. Trzeba go jakoś z innej strony wziąć. On już mnie teraz tutaj zaczął nawet atakować. Tutaj mnie coś wydymał. O, w tym miejscu jeszcze miałem dobry przejazd. Dobra, gaz. No, coś tutaj zadriftowałem. Czemu tak zrobiłem? Nie wiem, ale ogólnie te dwa zakręty poprzednie były dobre. Kurczę, no. Staram się tak jechać, żeby nie buksowały koła, żeby nie zarzuciło dupy. A jednocześnie jest to takie pogranicze tego samochodu. I czuję, że w każdym momencie może zarzucić mi dupę i to jest niefajne uczucie. Ale patrzcie, co się dzieje teraz. Dobra, gonimy go. Tak, gonimy. Teraz walczymy o miejsce pierwsze z tym dziadem z przodu. Trzymamy się jego tyłka. I... Trochę mnie tam zarzucało. Widzieliście, że już samochód wchodził w drift. Tej mocy jest tu za dużo na tą budę. Ciężko opanować naprawdę Honda S2000 w tej grze. W dwójce nie miałem takiego problemu, bo tam można sobie dostosować auto.
A tutaj nie ma tej możliwości tuningu, ale to nic. Udało się zdobyć pierwsze miejsce, chociaż było trudno. Nie powiem, że nie. Widzieliście, że kilka razy podchodziłem do tego wyścigu. Niektóre zakręty, żeby nie powtarzać całego wyścigu od nowa, niektóre zakręty po prostu sobie powtarzałem po kilka razy. Ale kluczem też do zwycięstwa jest to, aby poznać dobry samochód, więc zanim w ogóle bym przystąpił do wyścigu, warto by było nim pojeździć może na innych wyścigach, albo w ogóle pojeździć swobodnie i pokonywać jakieś tam zakręty. Złe jest też to, że na przykład co wyścig musimy jechać innym samochodem, bo nie da się właśnie przyzwyczaić do jednego. A każdy z tych wozów tutaj, w tej grze, ma inną charakterystykę. Oczywiście niektóre... Większość samochodów może prowadzi się, znaczy ma napęd na tył. I teoretycznie powinny mniej więcej tak samo się zachowywać, ale tak nie jest. Dobra, mamy, o Boże, muszę znowu wziąć tego Volkswagena. No i to jest to właśnie, o czym mówiłem. 67 tysięcy kredytów muszę wydać na tuning tego samochodu. A mogłem kupić jakiś nowy, co? Mam trochę kasy, ale już dobra, niech będzie to Corrado. No ten wyścig był tutaj blisko, więc chciałem sobie wziąć w nim udział. Myślę, że w następnym odcinku będziemy szukać zaginionych samochodów i zastanawiam się, jakie to będą. Na pewno wiem, że w Fordzie dwójce były to klasyki. Jak będzie tutaj, to pewności nie mam. Widzimy tu Coradiocha mojego. Bez ospoilerowania. Będziemy ścigać się z Sirocco. Ja muszę wyłączyć te przerywniki. Co mnie obchodzi ten ziomek? Ech. I tak go zaraz rozwalę. Z powtórkami czy bez? Dam radę. No dobra. Corrado zostało chyba mocno ulepszone. Klasa A, prawie wymaksowane, więc teraz może troszeczkę być mi w nim trudniej. Nie wiem, jak będzie się zachowywać na tym tuningu. To jest taki dosyć już mocny tuning. Ale samochody z napędem naprzód w tej grze oczywiście są dalej podsterowne, czyli wywala samochód na zewnętrzną, jeśli dodajemy gazu, ale z drugiej strony też nie zarzuca nam dupy i jeśli puścimy tylko gaz na zakręcie, jeśli czujemy, że coś się dzieje złego z autkiem, no to samochód bardzo szybko odzyskuje przyczepność, tak? I możemy go bez problemu opanować. O, udało mi się wyhamować delikatnie, dosłownie, żeby koła się nie zablokowały, bo bym wtedy wypadł. Może spróbujmy troszeczkę pulsacyjnie bardziej hamować. Tak jakby hamował nas ABS trochę, co? W niektórych momentach daje to lepsze efekty, jeśli mamy bardzo mało miejsca do wyhamowania. Ale myślę, że jeśli możemy sobie zaplanować hamowanie, to lepiej hamować właśnie delikatniej. Tak średnio bym powiedział, to poszło. Ojej, ale bez kontroli trakcji, bez tego ABS-u jest trudniej. Jest trudniej, naprawdę, jest to odczuwalne. Ja mam chyba nawet symulacyjny styl jazdy w tej grze włączony, jeśli chodzi o poziom trudności. To jest w ogóle nieporównywalne do tego, co jest w Forza Horizon 3, dlatego że tamten sposób symulacyjny prowadzenia samochodu różni się znacznie. Tutaj jak jadę właśnie na tym symulacyjnym sposobie, to tam jest tak ten podstawowy, mógłbym powiedzieć. Samochody tam się bardziej ociężale prowadzą niż tu. Myślę, że bardziej nawet realistycznie, chociaż czy ja wiem, czy to jest w ogóle ważne, czy samochód prowadzi się realistycznie, to jest gra. Jak chcesz realistycznie pojeździć samochodem, to... Kurczę, nie wiem, weź kluczyki od auta i jedź. W realnym świecie. No i to jest wtedy najlepszy symulator. A tutaj możemy, ja właśnie zawsze powtarzam to wielokrotnie na moich odcinkach, że w grach cenię sobie, że możemy robić to, czego nie możemy zrobić w normalnym świecie. Po co na siłę wszystko starać się tak symulować, skoro najlepszym symulacją jest właśnie życie. Kurde, i znowu przerąbałem. Ej, ciężko, dobra, wiecie co? Może to najwyższy czas, aby troszeczkę obniżyć poziom, chociaż z drugiej strony fajnie tak jest, jak jest trochę ciężej. Okej, nie będę tam powtarzał tego wyścigu, bo już mi się w sumie nie chce jeździć tym Corrado. Będę musiał kupić jakiegoś chyba innego Volkswagena. A to ciekawa sprawa, bo w Forza Horizon 3 też nie mamy Volkswagenów, prawda? Jedziemy teraz na inny wyścig, będziemy jechać tam samochodem w klasie S. Zobaczcie, no ta Honda, kurczę, lata nieźle bokiem. W klasie S
Myślę, że za dużo trochę mocy. Jak na ten mały samochodzik. To jest naprawdę mały samochodzik. On jest konkurencyjny chyba dla Mazdy MX-5 na przykład. Malutko miejsce w środku jest. Bardzo. No, ale jedziemy teraz na właśnie ten wyścig dla klasy S. I myślę nad tym, żeby wziąć sobie Ferrari może. Tego Roadsterka, którego sobie kupiłem. Ojeju, jeju. Ale wypada z zakrętów. Zawsze za duża prędkość, no. Kurde. Ciężko się jeździ. Naprawdę, w tym, jeśli wyłączy się wszystkie te wspomagacze i w ogóle, no to jest trudno. Ale to nic. Ważna jest zabawa. Powiem wam, że gdyby było mi za łatwo, nie wiem, czy bym się tak dobrze bawił. Z drugiej strony myślę, że i tak później ten poziom przeciwników się podniesie na tyle, że już zacznę powoli włączać te systemy wspomagające, aby sobie dać się radę. No ale na razie jest w miarę znośnie. Zdobywam tam pierwsze, drugie albo trzecie miejsce. Także myślę, że nie ma się co martwić. Może właśnie olejmy to. Będziemy tam robić parę powtórek na wyścigu, ale nie będę powtarzał ich wszystkich. Po co mi to? Będę powtarzał jedynie te, które mi się bardzo podobały, na których się fajnie czułem, gdzie wybrałem sobie fajny samochód i wiem, że mogę wygrać i zdobyć pierwsze miejsce na 100%. Okej, jedziemy sobie Hondą S2000, 260 km na godzinę. W poprzednich odcinkach mówiłem o tym, że jest tu więcej klas niż klasa S i tam S1, S2, tak, bo w Fordzie Horizon 2 są klasy S1 i S2, tutaj jest R1 i R2, z tym, że mamy S, czyli jest tak, A, z tych takich szybszych na przykład klas jest A, teraz mam Hondę na przykład S2000 w klasie A, ale są jeszcze trzy klasy wyżej, czyli S, R1 i R2. Jestem ciekawy, jak szybkie samochody będą właśnie w tych wyższych klasach, tych R1 i R2. Jak już, teraz ta Honda jest naprawdę dosyć szybka i ciężko jest ją opanować. Zobaczymy, co będzie dalej. O spoilerowanie tutaj dodałem, a mimo to dalej Hondzio... no nie zachwyca. Myślę, że powinienem też zobaczyć, jakie mi automatyczne ulepszenia zainstalowali do niej. Okej, jesteśmy na miejscu. No i teraz wybieramy sobie samochodzik w klasie S. A, możemy podnieść te, dobra. Tu mamy klasę S, moje Ferrari. No i tutaj mi się pokazują ogólnie wszystkie samochody, które mam w klasie S. No ten niby nie jest wymaksowany, ale nie miałem tutaj opcji, żeby go dotuningować dodatkowo. Mam na to kasę, żeby coś tam jeszcze włożyć dodatkowego. Trzeba by było pozbierać te wszystkie tablice zniżkowe, żeby można było sobie taniej te wszystkie części kupować, co? No dobra. Poziom trudności. Zostawiamy tak jak było, zobaczymy, czy dam sobie radę. Boże, co za frajerzyna. I gaz. Ktoś ma nick Baran. Ej, ten ziomek to jest Baran. To dużo wyjaśnia. Dobra. Na razie jakoś idzie, ale być może... Będzie trzeba samochód stuningować mocniej, żeby tutaj wygrywać. Wow! No, powiem, że po przesiadce z Hondy S2000 ten samochód prowadzi się zupełnie inaczej. Zdecydowanie lepiej pokonuje zakręty. Ale z drugiej strony też jest taki bardziej nadsterowny. No, tutaj mamy łatwiejszy wyścig, tak? Mniej jakichś takich ostrych zakrętów, bardziej takie płynne, jak widzicie. Nie poszło mi. GTR powinien być tutaj gorszy ode mnie, bo no nie jest ogólnie gorszy na zakrętach. Ferrari, moje szczególnie, powinno sobie to lepiej radzić, ale świetnie to zrobiłem. O, Eworka? To Eworka? No szkurde, zagapiłem się na samochodzik. No, tu trochę zadriftowałem, ale tak delikatnie, że było to prawie niewidoczne, ale odczuwalne w moich dłoniach. Długi ten wyścig, co? Jedziemy w jakimś kanionie. Super to wygląda. Wow! Okej?
Dobra. Nie, no na razie idzie bardzo fajnie. Zobaczcie, jaka jest rozbieżność między tymi poziomami. Naprawdę w klasie A, w tą Hondą S2000 było mi znacznie trudniej wygrać, a teraz jadę bez problemu sobie na pierwszej pozycji, pokonując zakręty z gracją jakiegoś tancerza. Ale wiecie co, bo tu jest szersza droga. Tak naprawdę mniej się dzieje, jak jest szersza droga, no. Szybkości są większe, ale z drugiej strony też no, mam dużo czasu na manewr, dużo miejsca na ten manewr. Tak, nie jesteśmy wszyscy ściśnięci. Widzieliście, że na jednym zakręcie wyprzedziłem aż trzech typa bez problemu. Elegancko, poszło. Pierwsze miejsce. Szybciej dobijemy do kolejnej opaski. A tak, chcemy jechać w spiderku, oczywiście, że tak. Kurczę, ale to ciekawe, bo w sumie Honda S2000 też słabo mi się prowadziła w Forzie Horizon 2. Czy to przypadek? Nie wiem, mi się ogólnie ten samochodzik mocno podoba z wyglądu. Jestem fanem. Ale no jeśli tak się słabo prowadzi, to hej. Tutaj mamy tak. Zobaczmy, jakieś wyścigi uliczne. Będziemy musieli wrócić tą samą trasą pod górkę w tamto miejsce. I przejechać się tym Ferrari, a jazda tym Ferrari to jest naprawdę przyjemność. Jak teraz sobie tak śmigałem w tych zakrętach, ekstra sprawa. Patrzcie na te zegary. Oczywiście takie rozpikselowane troszeczkę, no ale to jest starsza Forza. Grunt, że one w ogóle są, że one działają, wiecie, że są w miarę dobrze odwzorowane te kokpity jak z prawdziwości. I to jest ekstra. No, jestem, zdaje się, na miejscu, gdzieś trzeba zajechać. Okej. Okay. Zmieniłem sobie sposób prowadzenia samochodu z symulacji na normalny, bo już mnie to trochę denerwowało, że nie mam władzy nad tym samochodem. Jednak nie gram na kierownicy, więc no, na padzie ciężko to tak opanować, gdy nagle z niewiadomych przyczyn samochód zaczyna rzucać dupką. Dalej, zaczynajmy wyścig. No dobra, weźmy sobie w takim razie klasę A i zobaczymy. Tylko muszę ograniczenia. No go, tutaj bez znaczenia jaki samochód mamy, byleby był w klasie A, nie ma problemu. No dobra, zaczynamy w takim razie od Honda S2000. Zobaczymy, jak na tym trybie normalnym samochodzik będzie się teraz prowadził. Czy będzie mi łatwiej, czy jakoś trudniej, nie wiem. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Mam nadzieję, że będzie lepiej przede wszystkim, bo na symulacji to, mówię wam, jest bardzo ciężko. Ale okej. Okay. Honda S2000. Nie podoba mi się ten obrazek. Czy my będziemy jechać po szutrze? Na razie jest asfalt. Okej, okay. Wyścigi nielegalne, wyścigi uliczne. Rozpoczynamy. Zobaczcie. Sterowanie normalne, przewijanie włączone, plus 80% do wypłaty. Spoko. Jeszcze to jakoś uradzę. I gaz, Skyline Dodge BMW 1M, z przodu tam było. Dwa Dodge Chargerki, jeden starszy, drugi młodszy. No, spróbujemy jakoś ich dogonić. Zobaczymy, jak na tym trybie z moja Hondka będzie się prowadzić teraz. Ho, czuję, że lepiej, już czuję poprawę. Mogę sobie bez problemu jechać tak jak teraz przed chwilą. Nie muszę się specjalnie przejmować tym poboczem nawet, bo tak nie ściąga mocno jak wcześniej. No to jest fajnie, jest przyjemniej, jest trochę łatwiej, nie powiem, że nie. Ale z drugiej strony na padzie bardzo ciężko opanować jakiś samochód w trybie symulacji. No to nie można było jakoś fajnie tego skrócić. Chyba można było to fajnie przejechać, a spróbujmy, no przecież mamy przewijanie, możemy robić tak jak nam się podoba, prawda? Zobaczcie, tylko boję się, że jak wyjadę na to pobocze, to mnie gdzieś tam powybija. To są samochody sportowe, więc... No i cholerne BMW. Nie było tak źle, słuchajcie, no mogło być gorzej, już nie chcę mi się przewijać, ale zdobyłem sobie czwartą pozycję, przez chwilę miałem nawet drugą. Patrzcie, jak skracają. What? Okej. Okay. Ło, co za durnie, spadowa! Cii.
Okej, to chyba będzie łatwiejszy wyścig niż myślałem. Wjechanie na pobocze na trybie symulacyjnym w tej grze to jest porażka, to już jest to już jest koniec wyścigu. A tutaj, teraz jak mam ten normalny sposób prowadzenia samochodu, kurde, jest 90% łatwiej, naprawdę. Można sobie gazować bez problemu. Okej. Myk. Drift. Płacz. Kurde, no bez problemu żadnego. Tak, to ja się mogę ścigać. Oczywiście, że weźmiemy sobie jeszcze jakiś inny wyścig w tych ulicznych, nielegalnych. Tak, wrócimy sobie w Hondzie z 2000 i weźmiemy sobie drugi wyścig, myślę, że w tej samej klasie. Tutaj trzeba kilka tych wyścigów zaliczyć, żeby całe to wydarzenie chyba jakoś odznaczyć, tak myślę. Zaraz zobaczymy, jeszcze jeden sobie wyścig przejedziemy na pewno. Wróciłeś! Naprawdę złapałeś przynętę. Okej, weźmiemy... Tu było 35 tysięcy kredytów, plus tam 90%. Bierzemy Hondę. Kurde, tam stał Gamprad Apollo, widzieliście to? Nieprodukowany już samochód, słynący z tego, że wybuchał na torach. Tak, silnik się zapalał. Firma chyba zbankrutowała albo coś, nie wiem, jak to się dalej potoczyło, ale wiem, że z samochodem były duże problemy. Mimo to, z wyglądu mi się podobał. Fajna fura. Trochę taka kontrowersyjna z wyglądu, ale dalej mi się podobała. Dobra, startujemy, moi drodzy. Trzymajcie się mocno krzeseł albo foteli, albo nie wiem, kibla, bo pewnie też oglądacie moje filmy na kiblu siedząc. Wiem o tym. To nie jest tak, że ja nie wiem, co bym się... Ja na wasze komentarze też czasami odpisuję siedząc na kiblu. Jakaś wielka filozofia? No. Także, słuchajcie, jesteśmy kwita. Ej, no bo wtedy mam najwięcej czasu. Czasami tak wstanę, takie zdrętwiałe nogi mam, nie czuję ich w ogóle. Dlatego lepiej nie brać telefonu... O, żeż ty. Lepiej nie brać telefonu do kibla. Raz, że może spaść tam, gdzie nie powinien. A dwa, że... No właśnie, kwestia tych nóg. Później nie można wstać, czuję się jak niepełnosprawny. Okej, myk. Wracamy do gry. I patrzcie, kurczę, ja powiem wam, że na tym trybie normalnym sterowania samochodu... Wow! Tego nie zauważyłem, tego zjazdu. Nawet z wyłączonym ABS-em, jak mam teraz. Wow! To jest nieporównywalnie łatwiej, lepiej, przyjemniej też, bo nie muszę się skupiać na wielu takich drobnych aspektach, pierdółkach, tylko po prostu sobie jadę. Właśnie wyprzedziło mnie Maserati Gran Turismo, ale spokojnie, bo patrzcie teraz! Czy to ten sam wyścig? Czy też nie, ale oni tutaj tak zajebiście zwalniają, gdzie można sobie skrócić. Ja mam tu ułatwione zadanie w Hondzie z 2000. No i zacząłem lubić ten samochód, bo już myślałem na początku odcinka, że go nie polubię jednak. A tu się okazuje coś zupełnie innego. Ekstra. No i tutaj nie zdobywamy oczywiście punktów do opaski następnej. Trzeba robić te wyścigi w zawodach, żeby coś tam zdobyć. No ale jest zabawa, tak? Są wyścigi, są kredyty dodatkowe. Mam dużo kredytów już, będzie chyba z pół miliona po tym wyścigu. Musiałem tu trochę przyhamować, widzieliście, że takie szybkie, pulsacyjne hamowanie. Ale zdało egzamin, chociaż czułem też, że na chwileczkę mi koła zablokowało. Wow! Ekstra! Drift! Wow! Aha, dobra, myślałem, że wylecę gdzieś tam na te pola, ale to nie jest Forza Horizon 2. Tutaj niestety te trasy są troszeczkę bardziej zamknięte. Ale co, słuchajcie, no kolejny wyścig dosłownie na luzie, tak? Właśnie, szkoda, że nie sprawdziłem sobie wyników. 62 tysiące kredytów. 605 punktów mam. Ekstra, bardzo się cieszę. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie, pa pa.